Witam Was serdecznie. Dzisiaj Browar Bojanowo po raz drugi. E, ta degustacja miała wpaść wczoraj, czyli 20 stycznia. Natomiast powiem Wam szczerze, że jej nie nakręciłem, po prostu przebimbałem dzień. Była jakaś taka ciężka, śpiąca pogoda i jakoś tak e, przekładałem to nagranie. Mówiłem, za godzinę, a potem, a zdrzemnę się godzinkę i nagram. No i zastał mnie wieczór i już mi się nie chciało, także... No, niestety, ale dzisiaj za to będą dwa odcinki. Porter numer 2 z browaru bojanowo, bo tak jak przypominam wam, są trzy wersje w tym roku. I jest to porter bojanowo-porter śliwkowy i muszę Wam powiedzieć, że jest też dostępny w Lidlu razem z tym porterem zwykłym, tą podstawową wersją, natomiast ta z wiórkami kokosa i z płatkami drzewnymi z beczek po rumie i bourbonie jest dostępna w Żabce w każdym razie jeżeli chodzi o porter śliwkowy, potwierdzam widziałem w Lidlu pytaliście w komentarzach o ten porter i ja Wam powiedziałem, że nie wiem gdzie go dostać, bo rzeczywiście w gazetce Lidla nie było tego porteru, nie było tego piwa, był tylko ten zwykły porter. Natomiast tak stacjonarnie jak poszedłem do Lidla, no to okazało się, że jest też porter śliwkowy. Ja przypominam, że ten porter dostałem od browaru Bojanowo, także nie zakupiłem go w Lidlu, ale w Lidlu byłem po ten porter. Z Karolem Okrasą, który Pinta uważyła, więc przy okazji zerknąłem z ciekawości na browar Bojanowo. Tak więc przechodzimy już do tego piwa. Bojanowo porter śliwkowy to limitowana edycja naszego porteru bałtyckiego. Jego kluczowymi elementami są starannie dobrana kompozycja słodów, odpowiednio długi czas leżakowania oraz, oraz sok z regionalnej śliwki o nazwie Bojanówka. Drzewo śliwki Bojanówki owocuje tylko w rejonie Bojanowa. Co do tej pory cały czas jest niewyjaśnioną tajemnicą. Skład woda słody jęczmienne, monachijski, pilznejski karmijski. Melowy, czekoladowy, słód, pszeniczny, sok śliwkowy 2,5%, chmielno i drożdże, ekstrakt 22, alkohol 8,7%, data ważności 14.12.2023. 2023, przepraszam. Także wszystko już wiemy, przelewam i widzimy się po cięciu, powróciłem, także mm, piwo mamy już w szkle. No i barwa to taki bardzo ciemny brąz. Powiedziałbym, że wręcz nawet taka troszeczkę czerń. Przynajmniej ja tutaj tak w tym świetle widzę. Nie wiem, jak to będzie z waszej perspektywy. Jana ciemniejszy beż, nikła, głównie drobno i grubo pęcherzykowa. Także wąchamy. Jest śliwka. Jest śliwka. Taka właśnie śliwka. Bardzo słodka śliwka. Bardzo słodka śliwka jest właśnie taka. Słodka nuta, słodka nuta, trochę takiej kwiatowości bym powiedział tutaj jest. Na początku myślałem, że może to jest diacetyl, tak mi się skojarzyło, ale nie, to jest właśnie taka słodka, śliwkowa, owocowa nuta, i ona ma właśnie taką domieszkę, takiej troszeczkę kwiatowości. Tak ja to czuję przynajmniej. No, wyraźnie, taka kwiatowość jest tutaj wyczuwalna. Może minimalna perfumowość taka, ale. Ale no jest ciekawie. Czekolada, kakao. Trochę takiej kawy, ale bardziej kawy zbożowej. No i właściwie ta śliwka dominuje tutaj wszystko, także wasze zdrowie. Próbujemy. No, muszę wam powiedzieć, że smak już jest. W mm, smaku już jest wytrawniej. Jest to taki wytrawniejszy poterek. Czekolada, taka gorzka czekolada, kakao, hmm, kawa, ale taka kawa... Hmm, trudno powiedzieć, nie wiem jaka, jakaś jest. Taka ani to do końca zbożowa, ani to taka, wiecie, do końca jakaś normalna rabika czy coś w tym stylu nie jest ona palona spora wytrawność w tym piwie goryczka taka średnio niska zostaje w afterteście taka czekoladowo właśnie kakaowa dość przyjemna nie przeszkadza także myślę że jest ok no i do tego oczywiście jest śliwkowo i też jest właśnie ta taka słodka śliwkowa nuta z domieszką właśnie takiej kwiatowości Muszę powiedzieć, że ta śliweczka jest ciekawa, ciekawa. Naprawdę mm, jest tutaj fajnie w smaku. Nie ma takiego tutaj wrażenia, że został tutaj dolany sok, że on dziś tutaj gra pierwsze skrzypce. Właśnie mm, ten sok śliwkowy jest tak bardzo wkomponowany w ten porter. W główne skrzypce gra tutaj rzeczywiście porter. Jest to przede wszystkim porter, natomiast ta śliwkowość jest właśnie taka subtelna, pojawia się później taka mm, subtelna słodycz śliwkowa z domieszką tej właśnie takiej kwiatowości, perfumowości, yy, co jest całkiem myślę, że tutaj spoko. Mi przynajmniej pasuje, bardzo fajnie tutaj to się komponuje, ale no muszę powiedzieć jest specyficznie przyjemnie. No, i moim zdaniem, to, że ten sok tutaj rzeczywiście jest gdzieś w tle i tylko uzupełnia to piwo, to jest ogromny plus. Bo powiem Wam szczerze, że tak na początku przed tą degustacją właśnie myślałem: Kurde Porter z sokiem śliwkowym. No, to znowu będzie tak wiecie śliwkowo, soczkowo jakoś. No, natomiast tutaj muszę powiedzieć, że zaskoczenie jest totalne i zaskoczenie na bardzo duży plus, bo tak jak mówię, przede wszystkim jest to Porter. I to czuć. Natomiast ta śliwkowość, ten sok śliwkowy, myślę, że tutaj po prostu ciekawie go uzupełnia. Także myślę, że piwo jest godne spróbowania, ponieważ no naprawdę wyszło całkiem spoko. Tak jak mówię, przede wszystkim jest to porter. Nie przesadzono tutaj z tym sokiem. Ta śliwka jest właśnie taka specyficzna, taka słodko-kwiatowa. Lekko perfumowa, coś w tym stylu. Natomiast, jak dla mnie, ogólnie jest to bukiet przyjemny i dość ciekawy. Także nie przeszkadza mi tutaj to jakoś. No cóż, także ciekaw jestem, jakie będą Wasze wrażenia, jeżeli kupicie to piwo. Ja jestem na tak. Myślę, że tutaj spoko wyszło to piwo Browerowi Bojanową. Także ode mnie to tyle. Dzięki, wielkie za uwagę. Trzymajcie się, Wasze zdrowie, cześć.